W studiu Jan Peszek. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Kiedy pan się pojawia w, w radiu, w telewizji, to pewnie dziennikarze, prezenterzy dopowiadają zawsze jeden z najwybitniejszych polskich aktorów. Ja... <grym> pan też to zrobił, ale ja nie mam nie, ja... takiego poczucia o sobie. E, to ciekawe. Ja nawet zastanawiałem się, czy trochę areburnie przedstawić pana. Jan Peszek. Ojciec Marii, niegdyś awarii. Bo to jest yy, yy, przecież yy, tak wspaniała historia rodzinna, czuła t, t tej atmosfery artystycznej, która yy, u państwa panuje w domu yy, i o której yy, państwo także opowiadają czasami nam. No, tak, ale nie wiem, czy będziemy rozwijać ten temat. No, rzeczywiście jestem ojcem Marii i bardzo <grym> szczęśliwym ojcem. <grym> Spotykamy się dzisiaj, żeby porozmawiać o no właśnie aktorze, bo Sean, jeden z bohaterów sztuki Błogie dni, Dendry Kinen, to jest były wybitny aktor. Tak, gram byłego aktora. Mój bohater jest w moim wieku, tak jak i bohaterka. Patricia e, e, grana przez Jadwigę Jankowską Cieślak jest również w jej wieku. To jest zupełna zbieżność. Błogie Dni to kolejna premiera Teatru Ateneum i prapremiera tej sztuki w Polsce. Sztuki w przekładzie Janny Crowley w reżyserii Wojciecha Urbańskiego. Na stronie Teatru Ateneum jest takie piękne zdjęcie przedstawiające Jadwiga Jankowską, Cieślak i pana na ławeczce w parku, zapatrzonych w siebie. I kiedy już przeczytałem te, ten tekst, to. Przyszło mi do głowy, że to zdjęcie oddaje właśnie istotę tego, co się dzieje podczas spektaklu, co się dzieje w tym dramacie. Myślę, że to jest trafne spostrzeżenie. Ja również byłem zaskoczony tym zdjęciem, zwłaszcza, że ono zostało zrobione w pierwszych nieomal chwilach naszej znajomości z Jadwigą. My oczywiście o sobie wiedzieliśmy i jak Jadwiga wyznała, bardzośmy czekali na to spotkanie. No ja w każdym razie jestem bardzo szczęśliwy, ponieważ zawsze podziwiałem niezwykły i bardzo oryginalny talent Jadwigi. No a teraz przyszło nam się spotkać e, e, oczywiście jako ludzie, ale też przede wszystkim jako aktorzy. I, i to to, to były pierwsze chwile naszej znajomości. Mam nadzieję, że dobrze wróży to zdjęcie. Jeżeli, jeżeli chemia jest od samego początku, to na pewno tak. To jest też takie zdjęcie, które przypomina sytuację, które każdy z nas pewnie przeżywa. Przechodząc gdzieś w parku widzimy rozmawiające ze sobą pary. I to jest taka atmosfera intymności, w, której, no do której nie, w którą nie chcemy ingerować. Ten tekst to jest... Także y, intymność, ale mam wrażenie rozpisana y, y, prostymi dialogami czasami. To również trafne spostrzeżenie. Y, tekst y, zresztą y, na mnie zrobił od pierwszego czytania y, bardzo dobre y, wrażenie i bez wahania y, podjąłem się uczestniczenia w spektaklu. Błogie dni w oparciu o ten tekst, ponieważ on jest po pierwsze dobrze napisany, wymagał może pewnych korekt niewielkich, bo jednak mamy inną kulturę, powiedziałbym, literacką w Anglii i, i, i tradycje takich kameralnych spektakli czy sztuk teatralnych, a to u nas troszeczkę jakby i inaczej wyrażamy pewne emocje, i on wymagał niewielkich zabiegów adaptacyjnych, co zrobiliśmy wspólnie z reżyserem Wojtkiem Urbańskim, ale to są niewielkie zabiegi. Natomiast to, co jest niezwykłe w tym tekście, to jest los ludzki tych dwojga ludzi, przejmująco samotnych, którzy się odnajdują w domu opieki w Dublinie. I no, można powiedzieć, Śmiało, że, że, że przeżywają błogie dni, a przynajmniej część tych dni ma taki charakter. No, oczywiście, dla tym, pań, tym z widzów, którzy się wybiorą na tak nie mogę zdradzać szczegółów, bo one są, powiedziałbym, dość takie nawet kolorowe i, i niezwykle interesujące i pełne zaskoczeń. Także rzeczywiście to jest tekst bardzo dobrze napisany, i, no, ale jak mówię, przede wszystkim, jakie. Z, jakiś dziwnym tonie mówi o, o tym, za czym ludzie strasznie tęsknią, i też mówi o, mm, przynajmniej w przypadku mojego bohatera, szona y, byłego aktora o decyzji, którą on podjął, która również jest y, 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 powiedziałbym nie znowu tak częsta, i odpowiada sobie na pytanie, co zrobić u schyłku życia co może człowiek zrobić usyłku życia w sytuacji, kiedy uznał ten człowiek życie za nie za przegrane, ale za w gruncie rzeczy skończone, a fizycznie i w dużym stopniu psychicznie jeszcze funkcjonuje. No to jest pytanie o, o, o prawo człowieka, czy do takich decyzji, itd, i, tak, dalej, i tak, dalej. tak się składa, że ja to prawo podzielam. Prawo Sean, ten wybór szona w takiej sytuacji. To jest ciekawe. Tym, co różni bohaterów, jest właśnie postawa wobec miejsca, w którym się znaleźli. Sean jest przekonany, że to jest ten ostateczny port, do którego on zdecydował się dotrzeć. Patricia z kolei chyba zaraża go przynajmniej w pewnym momencie takim przekonaniem, że, że to jest tylko jeden z etapów, że to jest kuracja, że to jest sanatorium. Tak, ale to też wynika nie tylko z charakteru, temperamentu Patrysi, ale też niedawnego odkrycia yy, choroby własnej i lęku e, no przed gwałtownym końcem. Patrycja jest w zupełnie innej sytuacji. Szon, mój bohater, jest już od kilku, pięciu lat w, w tym miejscu, pogodzony z, ze wszystkim, co to miejsce przenosi, i decyduje się na kompletną izolację od towarzystwa, które tam jest. Patrycja natomiast wpada tutaj, tutaj jak huragan, no i po prostu zmienia życie szona. I, I to, co też jest ciekawe w tej przygodzie, Wydawałoby się, że o, ta sytuacja, w której się znaleźli, że ich życiowa, miejsce, w którym się znaleźli, to są sytuacje, które no, mają takie zabarwienie minorowe, są smutne, przejmujące. Tymczasem tekst zawiera całą masę. I, I zachowań, i w samym dialogu, i no w rozmowach tych dwu, dwójki bohaterów, że, 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 że widz będzie miał mm, częste powody do uśmiechu, a nawet śmiechu. To jest komizm, który wynika między innymi z tego, że Sean czasami zapomina, gdzie jest, nie dosłyszy. W jaki sposób pan tę postać pod tym kątem właśnie buduje, takiego zagubionego człowieka i dodajmy aktora, któremu czasami najłatwiej przypomnieć sobie o monolog z Henryka V Szekspira? Tak, który zresztą prowokuje Patrycja, bo ona, ona pierwsza zaczyna e, 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 frazą z, z Henryka V. I to takie dziwne odblokowanie. Ja długo się nad tym zastanawiałem. Doszedłem do wniosku, że, że to jest taki. Taka graniczna sytuacja uszona, w każdym razie mnie ten moment zainteresował, że to nie jest tylko choroba. On sam mówi, że czasami jego słowa zatrzymują się, z starością pamięć gaśnie, one się zaciemniają, zacierają, i że aktorstwo jest już jakąś byłą e, sprawą w jego życiu, ale. On też ma, w moim przekonaniu, wysokie poczucie humoru. I to, co mnie zaskoczyło, zwłaszcza w kontakcie z Jadwigą, już potem, kiedy pracowaliśmy nad, nad tym tekstem to w gruncie rzeczy on się tak zachowuje jakby sam pewne rzeczy w sobie prowokował jakby mając wysokie poczucie humoru jakby grał i będąc aktorem pewne sytuacje zapominania ona jest nauczycielką i często go musztruje jak niegrzecznego ucznia i on tę sytuację szybko bardzo rejestruje i i sam się poddaje tej roli i gra jak, jak, jak uczeń. Więc e, wydaje się, że, że tutaj jest bardzo dużo poziomów e, e, ciekawej relacji między dwojgiem e, bohaterów. To jest przejmująca historia. Je, ja, ja się na nią zdecydowałem bez wahania, kiedy dyrektor Teatru Ateneum mi zaproponował, złożył tę propozycję, ponieważ no, jestem też w wieku, w którym sam sobie za, zadaję pytania: co by było, gdyby? E, nagle mój los się potoczył e, tak, a nie inaczej. I, i e, mimowolnie jakoś wertu, wertuję te, te tematy za sprawą e, Szoma. Czyli to jest też powód do tego. Aby dokonać takiej wiwisekcji. Tak, Te ale też myślę, że aktor, kiedy zwłaszcza trafia na ciekawy materiał dramaturgiczny, zawsze jednak wchodzi ze swoją osobowością w daną rolę, przynajmniej w dużej części. I, i, i jakby rola testuje aktora, aktor testuje rolę i za sprawą danej roli aktor dowiaduje się. Więcej o sobie, niż gdyby tej roli nie zagrał. I to jest w tym względzie jakaś, zawsze jakieś przejmujące dla mnie doświadczenie. No, jeśli można użyć aktorstwo, nazwać aktorstwo zawodem, no to powiem w tym zawodzie, aczkolwiek to raczej jest dla mnie przygoda życiowa. To czego się pan dowiedział o sobie po tej roli? Poza tym, że o czym pan wspomniał, podzielałby pan postawę szona? No, czy byłbym gotowy na taką decyzję, jaką, jaką zdobył się Sean? Myślę, że byłbym gotowy. Byłbym gotowy nawet pójść dalej. Jest coś jeszcze w tym tekście, co zwróciło moją uwagę. Mianowicie to, że tam nie ma żadnego monologu na stronie. Ci bohaterowie stwarzają się, poznają i dają się poznawać poprzez relacje, tylko poprzez dialog. Tak. Trzecie wspaniałe spostrzeżenie i bardzo trafne. Rzeczywiście tak jest. To jest pewna trudność zresztą, dlatego że oni mówią również jakby strzępkami zdań, czasami bezokolicznikami zdań i, i te dialogi są krótkie. Z kilkoma wyjątkami, no, kiedy na przykład Sean przyciśnięty jakby do tablicy przez, przez Patrycję, mówi o swojej przeszłości osobistej, wtedy mówi jakby dłuższymi frazami. Natomiast oni mówią bardzo krótkimi zdaniami które nie zawsze są, wy, wynikają z, z, z dialogu, tylko mają jakąś przeszłość w, w ich przeszłości życiowej. To było trudne najzwyczajniej się do, do przynajmniej dla mnie, do nauczenia się na pamięć, dlatego że, że on też ma takie swoje. Sposoby zachowania. Jest chyba człowiekiem dobrze, bardzo wychowanym, który nie chce nikogo urazić, a raczej może zejść drugiemu człowiekowi z drogi. W związku z tym też ma takie, no może nie bomoty, ale, ale takie zwroty salonowe, jakby trochę z przeszłości. I one wprawdzie się powtarzają, no ale trzeba użyć. Właściwego zwrotu w danym momencie. Rzeczywiście to, to, to cechuje ten dramat, że on jest napisany bardzo krótkimi yy, dialogami. I jeszcze na koniec jedno pytanie o rolę światła, bo w uwagach yy, autorki jest yy, mowa o tym, że to światło wydobywa yy, bohaterów, i wtedy, kiedy jest najistotniejsze, yy, najistotniejsze kwestie, yy, wtedy się mocno pojawia. Jak, jak to będzie od strony Technicznej, proszę zdradzić coś więcej. No tutaj chodzi o to, że, że chyba autorce, yy, ona zresztą podpowiada również ewentualność yy, użycia sceny obrotowej. No nie mamy tutaj takiej możliwości i chyba potrzeby, yy, ale yy, yy, specyfika światła to jest specyfika trzech miejsc w tym domu opieki. To jest yy, tej zasadniczej części, jakby szpitalnej, yy, oranżerii, w której się chroni szon i on tam, że to jest jego samotnia, i ogrodu. I to są takie trzy strefy, m, które. M, m, no, sugerują miejsca akcji i za sprawą światła. Rzeczywiście u nas będzie, jest to brane pod uwagę, ale zupełnie inaczej. Może nie będę ubiegał. Wojtek Urbański wraz z Michałem, który zajmuje się światłem, dbają o to, żeby te strefy zasugerować, a nie sztywno zlokalizować premiera spektaklu 19 września, czyli w sobotę, a później kilka pokazów kolejnych w Teatrze Ateneum. Bardzo serdecznie zapraszamy. A na koniec jeszcze pytanie o to, czy pan już nagrał rolę wojskiego do słuchowiska Pantadeusz, które przygotowujemy na 11 listopada. Tak, nagrałem no, z wielką przyjemnością i z pewnymi odmianami, ponieważ grałem Wojskiego w realizacji Mikołaja Grabowskiego w Narodowym Starym Teatrze. I tu oczywiście dla potrzeb radia w sposób naturalny ta adaptacja się zmieniła. Dla mojego wojskiego, na przykład koncert wojskiego, doszły nowe teksty, i to było szalenie miłe spotkanie. No, już nie mówię z samym tekstem w sposób oczywisty, ale w jakiejś odmianie poruszania się w tym tekście dokonanej przez Mikołaja Grabowskiego. Myślę, że to będzie bardzo ciekawe wydarzenie. Bardzo I... się cieszę, że, że, że pan Tadeusz zagości w dwójce. I to będzie naprawdę obszerne wydarzenie, to już e, możemy zdradzić, a szczegóły oczywiście na naszej antenie e, i na stronie dwójkapolskieradio.pl, radio.pl, gdzie e, relacjonujemy przygotowania do tej premiery. Przypomnę, pan Tadeusz 11 listopada. A błogie dni, 19 września w Teatrze Ateneum, e, Jan Peszek był gościem dwójki. Bardzo serdecznie dziękuję. To ja dziękuję bardzo i zapraszam na spektakl.